na fantomach. Zrobimy mały przerwik. Pamiętajcie o tym też, żeby wejść do nas na Facebooka, na Instagram, jeżeli posiadacie również na TikToka. Jak właśnie wystartowaliśmy kanał, już są pierwsze filmy. Motocyklisty. Na, jest to uważam bardzo ważna wiedza, która się przyda. Zabawne, także zapraszam. Jeżeli chodzi o Facebooka, Instagrama, pamiętajcie, motopomocni.pl. Obracamy kamerkę i zobaczymy, jak to prawidłowo powinniśmy zrobić. Dominikę, ja sobie zejdę, żeby troszeczkę, żebyście lepiej widzieli. Widzę Dominikę, Bartek podbiega, stabilizuje kask tak, żeby się kask już nie ruszył, sprawdza przytomność. Pamiętajcie, za każdym razem dbamy o własne bezpieczeństwo. Chwilę później. Bastek już zdążył sprawdzić przytomność. Jeżeli została sprawdzona przytomność, należy wezwać pomoc, ponieważ prawić jednorazowe maseczkę, która pomoże nam w resuscytacji krążenia oddechowej w wdechach ratunkowych oraz gazik odkażający. Takie zestawiki można również dostać u nas na stoisku za cegiełkę, z której właśnie z tych zestawów i z apteczek cały zysk jest przeznaczany na fundację naszą. Następnie mamy sprawdzony oddech. Sprawdzony oddech, nie, Dominika nie oddycha, należy jak najszybciej przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, więc musimy zdjąć kask. Zdjąć kask musimy dlatego, Bartek teraz będzie odpinać kask, zdjąć kask musimy dlatego, że nie możemy przystąpić do wdechów ratunkowych w kasku, który jest pełen, integralny. Jeżeli by był szczękowy, odchylamy szczękę, nie musimy go zdejmować. Bartek w tej chwili odpina, wyciąga wszystkie policzki. Pamiętajcie, czerwone miejsca, czerwone tasiemki są po to, żeby je rwać. Tak, wyrywamy na siłę, wyciąga wszystkie policzki, będzie lżej zdjąć ten kask. Jeżeli nie ma, w tym momencie jest stabilizacja. Bartek teraz bierze i robi stabilizację kręgosłupa uchwytem potylica, ziemia, kręgosłup i z drugiej strony szczęka, klatka. Jest stabilizacja. Zobaczcie, chłopaki mają świetną komunikację, rozmawiają ze sobą, przekazują sobie, że jest stabilizacja. W tym momencie Bastek przejął stabilizację, Grzegorz będzie ściągać kask. Rozchyla kask, zapaski, rozchyla i ruchami góra-dół, broń Boże na boki, góra-dół, ściąga kask poszkodowanej osobie, tak? Czyli w tym momencie Dominice. Miejmy nadzieję, że Dominika przeżyła tę operację. Zobaczcie, Grzegorz przejmuje stabilizację kręgosłupa. I w tym momencie możemy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kończymy scenkę, ponieważ jak przeprowadzić.